Witam wszystkich zebranych tutaj na całym piedestale, domowników owego budynku. Niech Bóg zagości w ścianach i w owych zakątkach tego miejsca. No, proszę sobie usiąść, proszę księdza. O, panie Mariuszu, pan nieraz mi mówił, że mogę sobie usiąść na pewnym jakimś stołku. No i co? Ja usiadam i trach, jak krzesło pierdolło. No i co? Gówno. Spierdalaj stąd. Weź spierdalaj stąd. O, panie Mariuszu. O, słyszy pan, jak skrzeczy to pierdolone krzesło? No jo. Tak więc, panie Mariuszu, pan lepiej nie stąd spierdala. No, proszę księcia, tak nie można. No, proszę księcia, tak nie można. Spierdalaj! Głupcze, spierdalaj. Bóg zagościł niedawno. Ale kurwa, nie wiem, czy jeszcze może będzie u siebie. Kurwa mać, spierdalaj, powiedziałem, spierdalaj. No, proszę księcia, pan się kurwa jaja robi, chuj pierdolonie, gówno. Jebnięty kurwa, pierdolnięty debil. No ty jesteś pierdolnięty. Ty jesteś kurwa jebnięty. Ksiądz przyszedł się wyzywać czy co? Gówno. Gówno i chuj, niech tak zostanie. Ojojoj, pierdolnięty kurwa klecha. Klecha kurwa jebnięta. Spierdalać stąd! Kurwa. Spierdalaj stąd i won mi stąd! No, chcę usiąść. Chodźmy razem, napijmy się czegoś. No jo. A czego ksiądz by się napił? Mam prosto z Litwy, przywiozłem wino. Prosto księcia Witolda. O, no to świetnie. No to ja myślę, że możemy razem zakurwić. No, chodź kurwa. Zaklejemy się tak, że na rzęsach będziemy stać. Na rzęsach będziemy chodzić, jo. No, ale co tam trzeba. No dobra, chodźmy. No, to chodźmy. Nie ma co tu robić, po co tam. Po co jakieś kłopoty. O tak, to chodźmy. O, bo to tam po co? O tak, panie Mariuszu, to jakieś lampeczki mamy? No, są wszystkie lampy, wszystko po prostu.